Ja też Was witam na tym naszym wydarzeniu noszącym nazwę Wspólnota na Wyżynach. Skąd nazwa Wspólnota na Wyżynach? O tym później. Kiedyś zobaczyłem następującą scenę w pewnym miejscu w naszym mieście, w okolicach jednego z parków. Kierowcy przyjeżdżający tam ignorowali zakaz zatrzymywania się i postoju, ale stał tam pewien starszy mężczyzna, naprawdę w podeszłym wieku, podpierał się laską i wdawał się w polemikę z kierowcami, wydając im polecenia, że mają stąd odjechać. Kierowcy trochę się z niego naigrywali. Pomyślałem sobie, że pewnie posiadał kiedyś wysokie stanowisko, może był jakimś dyrektorem. I to, co robił kiedyś, miało dla ludzi znaczenie, ale teraz ta jego potrzeba znaczenia, potrzeba odgrywania jakiejś roli wyraźnie nie znajdowała zaspokojenia. Dzisiaj będzie o pragnieniu znaczenia, aby to, co robimy, miało znaczenie, było z jakichś powodów ważne. Czy to, co robię, jest ważne, ma znaczenie? Jak się o tym dowiem? Po czym to poznam? Po tym, że ma to znaczenie dla innych ludzi. Wyraża to się przez pewne formy uznania, ordery, dyplomy, właśnie medale, honorowe tytuły, gromkie brawa, owacje na stojąco. Na przykład sportowiec, który odbiera medal i cały stadion i świat przed telewizorami doznają dreszczu uniesienia. Albo gdy film otrzymuje Oscara, Złotą Palmę czy Orła, owacje na stojąco. Ale nieraz bywa tak, że to, co kiedyś dla ludzi było ważne, później idzie w zapomnienie, przestaje być ważne. Jak ten starszy mężczyzna, którego potrzeba znaczenia przestała być zaspokajana. Jak ten problem wygląda od strony Bożego objawienia? Przed nami fragment Ewangelii Mateusza 6. Przeczytajmy pierwszy wers. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi, po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Jest pokazany pewien problem. Człowiek szuka zaspokojenia potrzeby znaczenia w tej najważniejszej dziedzinie swojego życia, w więzi z Bogiem, ale czyni to w pewien sposób, mianowicie przez szukanie uznania w oczach innych ludzi, by widzieli to, co robi i to doceniali. W dziedzinie wiary, więzi z Bogiem, przez jakieś czyny, przez to, co robi dla Boga. Co to może konkretnie być? Jakie czyny? Przeczytajmy drugą część fragmentu, wersy 2-4. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Człowiek szuka zaspokojenia potrzeby znaczenia w najważniejszej dziedzinie swojego życia, więzi z Bogiem, ale czyni to przez szukanie uznania w oczach innych ludzi. Na przykład przez materialne ofiarowanie i pewnie wiele innych rzeczy, które wykonuje tak, by inni ludzie to widzieli i wyrazili uznanie.
Jak Bóg na to patrzy? Na taki sposób szukania znaczenia. Jezus mówi, strzeżcie się tego. Jest w tym coś niewłaściwego z punktu widzenia Boga. Dlaczego? Przyjrzyjmy się bliżej, chwyćmy szerszą perspektywę. Czytamy w wersie drugim takie zdanie, aby ich ludzie chwalili. To jest to dosyć powszechne pragnienie, by być chwalonym. Stoi za tym pragnienie posiadania znaczenia, by to, co robię, miało znaczenie. I to poczucie znaczenia czerpie się z pochwał. Powstaje istotne pytanie, czy pragnienie pochwały jest potrzebą, którą Bóg w nas stworzył, czy raczej jest wynikiem egoizmu? Czy to jest dobre, czy złe pragnienie? Pragnienie posiadania znaczenia. Czy powstało w wyniku upadku człowieka i jest przejawem pychy, czy było przed upadkiem? Poszukując odpowiedzi na to pytanie, natrafiamy na takie oto słowa w pierwszym liście do Koryntian 4. Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. Istotne jest ostatnie zdanie. Wtedy każdy otrzyma pochwałę. Bóg udziela pochwały, a więc jest to potrzeba, którą Bóg uznaje. Za co na przykład może być słuszna pochwała ze strony Boga? List do Hebrajczyków 11. Jest tutaj coś napisane o bohaterach wiary, tych, którzy ufali Bogu w bardzo trudnych okolicznościach. A ci wszyscy ze względu na swoją wiarę stali się godni pochwały. Pochwała za dobre wybory, pochwała za otworzenie serca na to, by Bóg mógł budować w nim wiarę. Pochwała otrzymana od Boga. Gdyby to pragnienie było złe, Bóg nie zaspokajałby go. Pragnienie znaczenia to dobre pragnienie. Bóg nas stworzył z takim pragnieniem. To pragnienie powszechne powstaje w każdym z nas. Dlatego poszukujemy w życiu czegoś, co zaspokoi to pragnienie. I czasami te nasze sposoby są naprawdę ambitne i wielkie, jak na przykład ktoś, kto pragnie być twórcą filmów lub podobnych dzieł. Wśród nas są tacy, którym to się marzy, a nawet nie tylko marzy, albo kiedyś marzyło, sam byłem takim człowiekiem marzącym o tworzeniu filmów, pisałem sobie scenariusze. Pewnie wśród nas jest wielu z taką historią i mogliby coś o tym powiedzieć, ale posłużę się historią wymyśloną. Ta historia jest bardzo wartościowa, ponieważ mocno odzwierciedla pragnienia wielu z nas. Została stworzona przez Kacpra Byrdziaka, kogoś z nas tutaj, i utrwalona w postaci historii, zagadki w tej serii Wynagrodzeni Historie, którą możecie znaleźć na naszej stronie. Jest to historia o chłopaku, który ukończył szkołę filmową, będąc głęboko przekonanym, że filmy są czymś najlepszym, co pozwala wyrazić siebie, by też wpływać na życie innych ludzi za pomocą magii kina. I uważał, że ta forma pozwala tworzyć dzieła doskonałe, ostateczne, czyli najlepsze, jakie mogą być w tym poszukiwaniu znaczenia. Tego zdania nie podzielał jednak jego przyjaciel ze szkoły filmowej. Mówił mu, że filmy są niesamowite, to prawda, ale to tylko cień, odbicie rzeczywistości. Mówił, że jest coś więcej, prawdziwe dzieło ostateczne. I cytował różne słowa z Biblii.
Taki jak na przykład test Księgi Powtórzonego Prawa 32. Zobaczmy. On skała, dzieło Jego doskonałe, bo wszystkie drogi Jego są słuszne. On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym. Mówił, że tylko Bóg tworzy dzieła naprawdę doskonałe, ostateczne w życiu tych, którzy Jemu zaufali. Albo z listu do Kolosan 2, ten drugi tutaj fragment, który mamy na ekranie. W Nim, czyli w Chrystusie, wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte. Jednak największe znaczenie, większe nawet niż filmy, jest tam, gdzie jest Chrystus. Nasz bohater tej historii wkrótce miał dość tych argumentów. Narastało w nim zażenowanie sposobem, w jaki przyjaciel przedstawiał swoją tezę, tylko Biblia i Biblia. W końcu uciął rozmowę. Przecież wiedział, co jest najważniejsze. Ich drogi się rozeszły zaraz po studiach. Naszemu bohaterowi udało się zyskać pracę jako asystent operatora obrazu przy najnowszej produkcji Nolana, jednego z najgenialniejszych reżyserów. To było spełnienie jego największych marzeń, współtworzyć filmy, które zobaczą miliony, coś, co zostanie zapamiętane na zawsze. Po realizacji zdjęć i postprodukcji przyszedł dzień premiery, na którą zostali zaproszeni wspaniali goście z całego świata i on, członek ekipy filmowej, owacje na stojąco, wiadomo. Jednak gdy zobaczył swoje nazwisko wśród napisów końcowych, poczuł nie tylko dumę, ale pojawił się w nim pewien dziwny niepokój, który go całkowicie zaskoczył. Czy to już jest, aby na pewno, to najwyższe dzieło, doskonałe, ostateczne? Przekładając na nasze, czy to najlepszy sposób na zaspokojenie potrzeby znaczenia, która w nas jest? W tym momencie nasz bohater przypomniał sobie myśl usłyszaną od przyjaciela przed laty, która go wtedy poirytowała, a teraz nagle stała się szczególnie cenna. Właśnie ta myśl, że tylko Bóg tworzy dzieła naprawdę doskonałe, ostateczne w życiu ludzi, którzy Mu zaufali, można powiedzieć w realu. I zapragnął czegoś więcej, czyli więcej niż uznanie w oczach ludzi, choćby najwspanialsze. Jest jeszcze lepsze zaspokojenie potrzeby znaczenia niż wszystko to, co my potrafimy stworzyć. Właśnie. Bóg stworzył nas z różnymi potrzebami i jedną z nich jest to pragnienie posiadania znaczenia. Gdy dotyczy takich ziemskich dzieł, no to czerpiemy je z pochwał ze strony innych ludzi. Ale jest coś niezwykle ważnego w tym temacie, mianowicie nic nie będzie takim pełnym zaspokojeniem tej potrzeby, jak pochwała, która pójdzie od samego Boga. Potrzebujemy, by Bóg nas pochwalił, i wtedy jest to zaspokojenie doskonałe. Jest to niezwykle ważna kierunkowa prawda w naszym życiu, jeżeli pragniemy pełni satysfakcji. Bóg nas stworzył z tą potrzebą znaczenia. Zaspokojenie jej nie jest łatwe. Tylko Bóg potrafi w pełni ją zaspokoić. Przez to, że nas pochwali. Oczywiście to pragnienie jest też zaspokajane przez innych ludzi, pragnienie bycia chwalonym. Zaspokajają je choćby rodzice wobec swoich dzieci, do tego jeszcze wrócimy,
Ale doskonałe zaspokojenie tej potrzeby, znaczenia może być dokonane w moim i Twoim życiu tylko przez Boga. Przez to, że Bóg nas pochwali. Bez tego wszelkie inne uznanie pozostawi niedosyt, aż może do głębokiego rozczarowania. I teraz pojawia się problem. Jeszcze raz wers drugi z naszego głównego tekstu. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Na czym polega problem? Ludzie dokonali pewnej zamiany. Pochwałę od Boga zamienili na pochwałę ze strony ludzi. I człowiek szuka innych ludzi, którzy będą go chwalili. Ale ci inni ludzie są przecież w stanie dostrzec tylko rzeczy powierzchowne, nasze zachowanie, tylko płytkie jednak efekty. I człowiek przyjmuje to za dobrą monetę, tym się zadowala, czerpie z tego poczucie znaczenia, a jednocześnie sercem pozostaje daleko od Boga. Więc tak naprawdę, tak kolokwialnie, wielka ściema. W tamtym społeczeństwie, które jest opisane w Ewangeliach, religijność była w wysokim poważaniu, dlatego ludzie wykorzystywali ją dla zaspokojenia swojej potrzeby znaczenia przez zewnętrzną pobożność, przez powierzchowne uczynki, sercem będąc jednocześnie daleko od Boga. Dobra, autentyczna potrzeba, ale chybiony sposób jej zaspokojenia. Dzisiaj jest podobnie. Człowiek zamienia pochwałę ze strony Boga na pochwały ze strony człowieka za różne powierzchowne czynności i tym się zadowala. Przez co trwa w tragicznym jednak złudzeniu, myśli, że podoba się Bogu, że czeka go nagroda, ale jest to totalne złudzenie, bo jest de facto na niekorzystnej dla siebie, bardzo niekorzystnej ścieżce, jest tak naprawdę kompletnym bankrutem, bo cóż, jak to coś takiego może podobać się Bogu? Jest bankrutem odnośnie rzeczywistego zaspokojenia potrzeby znaczenia i ulega złudzeniu, kiedy to wyjdzie na jaw, że na jego koncie jest zero, no będzie to rzeczywiste bankructwo. Jaka jest na to rada? Jeszcze raz wers pierwszy. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, by was widzieli. Sprowadza się to do pytania, komu chcę się podobać, Bogu czy ludziom? Z czego zamierzam czerpać poczucie znaczenia? Dlaczego ludzie wolą czerpać poczucie znaczenia z otoczenia, z tego, co myślą o nich inni ludzie? Bo to jest bez porównania łatwiejsze. Wystarczy płynąć z prądem, wyłapać, co się podoba ludziom i robić wrażenie na ludziach, na których opinii nam zależy i chcielibyśmy, żeby nas podziwiali. A podobanie się Bogu? Coś kosztuje, czasami bardzo wiele. Można wyobrazić sobie kogoś z nas, że ze względu na swoje przekonania, wartości odnośnie Chrystusa nie znajduje podziwu w oczach innych ludzi. Nie można z nim robić pewnych rzeczy. Będziesz raczej kiepskim kompanem w pewnych uciechach, więc może zostaniesz uznany, a nawet całkiem prawdopodobne,
za nieciekawy, wybrakowany towar. Gdy na przykład ktoś w gronie koleżanek i kolegów opowiada o tym, jak przywiózł przepalankę z wesela i jak się nią popili i co dalej robili, a ciebie to niespecjalnie rajcuje, więc stajesz się obiektem pogardy. Ludzie wyrzucają cię z Facebooka. Oczywiście w miejsce przepalanki można wstawić wszystko inne, co może być przedmiotem chluby w oczach innych ludzi, od bycia profesorem, po bycie członkiem jakiegoś półświatka, ale ty wiesz swoje. Uświadamiasz sobie, już wiesz, że istnieje coś bez porównania wyższego. Te wszystkie rzeczy, które wywołują podziw, wkrótce mocno się zdewaluują. Więc jakie znaczenie ma ten podziw tłumu, skoro wkrótce zniknie? Albo jakie znaczenie ma podziw jednej choćby osoby, na której podziwie może tobie akurat najbardziej zależy, skoro na 100% przeminie i stanie się bezużyteczne? Ale jeżeli masz świadomość, kim jesteś, dzieckiem Boga, zaprosiłaś Chrystusa do swojego życia i rozgrywasz swoje życie przed Nim, to gdy ten, który jest najważniejszy, mówi do ciebie, dobrze robisz, dobre dzieło, to jesteś szczęśliwy, szczęśliwa, niezależnie od tego, co myślą inni. Tu nigdy nie staniemy się bankrutami. To uznanie ze strony Boga nigdy się nie zdewaluuje. Czeka nas coś niezwykłego, niezwykłe wartości i to przez całą wieczność. Więc stajemy się od tego podziwu coraz bardziej niezależni. Można powiedzieć, cóż za wolność. Skoro wiemy, że najważniejsza jest dla nas i tak to odczuwamy, pochwała i uznanie ze strony Boga, doskonałe zaspokojenie tej potrzeby. Jak bohater tej historii o chłopcu pragnącym tworzyć wielkie filmy, postanowił zaufać Bogu, że to On, Bóg, stworzy w nim najwspanialsze dzieło, dzieło ostateczne. I tak dzieje się we wszystkich, którzy zaufają Bogu. Jest to dzieło bez porównania wspanialsze niż jakikolwiek film. Skoro tak jest, to jest pytanie, dlaczego ludzie szukają zaspokojenia tej potrzeby w inny sposób? Dlaczego nie u Boga? Problemem jest niewiara. Człowiek nie wierzy, że zaspokojenie tej potrzeby jest tam, w tym, by Bóg pochwalił. Nie ufa, że to właśnie Bóg zaspokoi tą potrzebę w pełni. Dlatego szuka uznania u innych, jest od ich pochwały uzależniony. Problemem jest niewiara, więc co trzeba zrobić? Jak rozwiązać problem? Popatrzmy na pewne słowa Jezusa na ten temat z Ewangelii Jana 5. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Co trzeba zrobić? Odwrócić się od tego zaspokajania potrzeby znaczenia przez odbieranie chwały od ludzi? I zdaniem Jezusa tych dwóch rzeczy nie da się połączyć. Trzeba się przełączyć na chwałę od Boga i poczuć się wolnym. Nie muszę robić wrażenia na innych ludziach. Nie muszę robić życiowej kariery przeogromnym czasami kosztem, wręcz wyniszczając siebie, by przypodobać się ludziom. Będę wolny, by iść za swoim prawdziwym powołaniem, za moimi prawdziwymi predyspozycjami.
Może jeszcze bardziej będę zaangażowany i oddany, ale nie będzie mnie to wyniszczać. Będę współdziałał z Bogiem ku najlepszym efektom i osiągnę jeszcze więcej. Jestem wolny od tęsknoty robienia wrażenia na kimś. Za tym idzie spokój, wolność, poczucie największej satysfakcji. Tylko Bóg potrafi tak zaspokoić naszą potrzebę znaczenia. Powstaje kolejne pytanie, jak mogę odkryć, czy szukam chwały u ludzi, czy u Boga. Tutaj w naszym głównym fragmencie Jezus proponuje pewien sprawdzian, test, jeszcze raz wersy 3 i 4 z naszego głównego tekstu. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Jezus proponuje pewien sprawdzian. Postanów ofiarować pewną sumę pieniędzy na dobry cel, ale postanów też, że zrobisz to w ukryciu. I zobacz, jak reagujesz. Czy będziesz miał nadal motywację, by to zrobić, by ofiarować, gdy nikt nie widzi, tylko Bóg. Może okazać się, że jednak brakuje motywacji. Natomiast chętnie zrobiłabyś coś, co by ludzie widzieli. Jeśli tak, to właśnie wyświetlił się problem z wiarą. Nie ufam, że to tylko Bóg jest w stanie zaspokoić moją potrzebę znaczenia w sposób doskonały. Potrzebuję znowu wyznać Bogu swoją niewiarę i prosić: Boże, zbuduj moją wiarę. Okej, jak możemy wprowadzić w życie to, czego dzisiaj się uczymy? Z tego fragmentu Ewangelii Mateusza. Zapowiedziałem na początku, że powiem coś o wspólnocie na wyżynach. Dlaczego nazywamy to nasze wydarzenie w taki sposób, wspólnota na wyżynach? List do Efezjan 2. I to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia i razem posadził na wyżynach niebieskich. Wspólnota na wyżynach niebieskich, bo jak zaufasz Chrystusowi i zaprosisz Go do swojego życia, to On i twojego ducha posadzi w swoim towarzystwie na wyżynach niebieskich, czyli w duchowej rzeczywistości z Bogiem. Duch Święty tworzy tutaj duchową wspólnotę tych, którzy zaufali Chrystusowi, podobnie jak wiele, wiele innych wspólnot dzisiaj na świecie. Nasza wspólnota powstała ze zmaterializowania się pewnych słów z Ewangelii Mateusza 28, gdzie Jezus mówi do uczniów: idąc, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Taka wspólnota, jak widzimy, jest w zamyśle Boga wspólnotą idąc. Nie ma stać w miejscu, czyli spotykać się co rusz, ale nie wiadomo po co, ale ma dokądś zmierzać. Więc również w tym gremium potrzebujemy zastanawiać się, dokąd idziemy. Jaki obraz przyszłości odbieramy od Boga, dokąd zmierzamy. I tutaj, w tym gronie, we wspólnocie na wyżynach, też potrzebujemy o tym mówić. Dokąd idziemy? Odpowiedź na to pytanie ma zawsze wymiar podwójny, materialny i duchowy. I teraz popatrzmy jeszcze raz na te słowa Jezusa w dzisiejszym fragmencie, wersy 3 i 4, które przed chwilą czytaliśmy.
kiedy zaś ty dajesz jałmużnę i tak dalej. Jezus porusza tutaj sprawę materialną, sprawę ofiarowania, więc i my też na nią spójrzmy w kontekście dzisiejszego tematu. To jest drugi wymiar naszej wspólnoty na Wyżynach. Jest to wymiar materialny, czyli poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, dokąd idziemy, w przypadku naszej wspólnoty już ponad 30 lat i z roku na rok odkrywaliśmy tą drogę, odkryliśmy coś, czym jest tworzenie przestrzeni COEK, Chrześcijańskiego Ośrodka Edukacji i Kultury, w której to przestrzeni obecnie się znajdujemy, z której korzystamy. To nie powstało z przypadku, ale w wyniku starannego odkrywania drogi i odpowiedzi na pytanie, dokąd Ty, Boże, chcesz nas prowadzić. Droga, którą Bóg ma dla nas. A szczególnym projektem, w stronę którego jesteśmy przez Boga prowadzeni, jest teraz jeszcze jeden rodzaj przestrzeni, której teraz jeszcze tutaj nie ma. Chociaż na siłę można by tutaj to stworzyć, budując tutaj kosze do koszykówki, tak? Ale no, jest to jednak hala sportowa, która jawi się dla nas jako wielka szansa, by poszerzyć nasze służenie ludziom. I skoro Bóg nas do tego prowadzi, to w tym musi być jakiś Jego plan. Tą wizję nazywamy ICON, ikona. I to jest teraz obecnie nasz taki flagowy projekt. A dla wielu z nas to już nie jest tylko marzenie, ale konkretne zaangażowanie. Właśnie coś takiego, jak o czym Jezus tutaj mówi. Akurat tutaj w postaci deklarowania cegiełek, szpilek i szkiełek na ten cel. Tak wygląda ten front w chwili obecnej. Zobaczmy zdjęcie aktualne. W ciągu ostatnich 2 tygodni przybyło trochę cegiełek, szpilek, szkiełek. Także osiągnęliśmy już 28%, jak widzicie, do stanu, który jest potrzebny, żeby pójść dalej, krok dalej w stronę projektu budowlanego. Jesteśmy obecnie na etapie starań o warunki zabudowy dla tego obiektu. Wydział Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miasta pracuje nad wydaniem nam tych warunków zabudowy. Gdy je otrzymamy i osiągniemy odpowiedni etap zaangażowania, pójdziemy dalej. No, ciekawostką tutaj jest coś, taki malutki szczegół, że w ostatnich dniach przybyło też parę szkiełek, czyli tego najmniejszego deklarowania ze strony tych, którzy są najmłodsi. Więc powiem w ten sposób, fajnie, że możecie być razem z nami współtwórcami tego dzieła. Oczywiście więcej można znaleźć na naszej stronie coek.pl pod przyciskiem ICON. Związek z naszym dzisiejszym fragmentem? Poszukaj uznania ze strony Boga również w materialnej dziedzinie swojego życia, a ta dziedzina nabierze szczególnego znaczenia i całe nasze życie będzie doświadczało większego znaczenia. Ale w tym naszym dzisiejszym fragmencie Jezus pokazuje jeszcze jeden test na to, czy chcemy podobać się ludziom, czy Bogu. I zdążymy jeszcze krótko spojrzeć na wersy 5 i 6. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie.
kolejny sprawdzian, test. Tym razem w dziedzinie duchowej, w dziedzinie modlitwy. Zrób test. Postanów poświęcić pewien czas na modlitwę w ukryciu i zobacz, co się z tobą dzieje. Czy masz motywację, by prosić Boga o coś w samotności? Czy raczej wolisz zajmować się tym, co widać, co przyniesie spektakularne efekty, będzie widoczne dla innych ludzi? Jeżeli Duch Święty uświadamia komuś, że to jest jego problem, że nie masz w sobie pragnienia, by robić rzeczy, które widzi tylko Bóg, zrób z tym, co należy. Wyznaj Bogu, wyznaj grzech niewiary, powiedz: Boże, zbuduj moją wiarę. To jest z kolei ten duchowy wymiar wspólnoty na wyżynach, naszej wspólnoty, między innymi osobista modlitwa. I sprawa jest bardzo poważna, bo czasami ktoś patrzy na naszą wspólnotę, ktoś z innej jakiejś wspólnoty i mówi: jak u was mało modlitwy? To nieprawda. Jak wiele jej jest w wymiarze osobistym, gdy czasami co chwila nasza myśl ucieka do Boga, dziękując Mu za coś, czy prosząc, wyrażając zaufanie. Ale jeżeli rzeczywiście w twoim życiu jest mało modlitwy, to Jezus dzisiaj zachęca, żeby z tym coś zrobić. Zwracaj się do Boga nawet co chwila, kiedy stoisz przed jakimkolwiek problemem. To ma wielkie znaczenie. W tej duchowej dziedzinie też mamy wizję, dokąd idziemy jako wspólnota na wyżynach. Chcielibyśmy stanąć obok wielu innych wspólnot w Polsce, by każdy mieszkaniec naszego kraju miał w swoim życiu kilka okazji, by poznać Ewangelię o Chrystusie. Chcielibyśmy przyczynić się do tego jak najbardziej. Do tego też potrzebny jest nam ikon, a w przyszłości więcej niż jeden. To jest odpowiedź na pytanie, dokąd idziemy w tej naszej wspólnocie na wyżynach. Możemy się w to zaangażować. Na koniec jeszcze odpowiedź na pytanie, skoro najważniejsza jest pochwała ze strony Boga, czy mamy chwalić innych ludzi, czy nie? Czy lepiej pochwał unikać? Otóż nie ma nic niewłaściwego w chwaleniu innych ludzi. Wręcz przeciwnie, chwaląc ich, okazuje się prawdziwy obraz Boga, który jest tym, który udziela pochwały. I tą potrzebę bycia chwalonym mogą zaspokajać rodzice, nauczyciele, przyjaciele, współmałżonek. Ciekawe, ile pochwał naliczyłaby moja żona z mojej strony, tak przeciętnie w ciągu dnia, to ją sami zapytajcie. Pracodawcy, kierownicy, liderzy. Gdy dziecko nie jest chwalone przez rodziców, gdy rodzice nie zaspokajają tej potrzeby, będzie ono szukało zaspokojenia tej autentycznej potrzeby w inny sposób, może bardziej niewłaściwy, by zwrócić na siebie uwagę. Nieco później w środowisku rówieśników, wyczyniając różne rzeczy, by zdobyć podziw otoczenia, mogą to być rzeczy wręcz niebezpieczne. Przypalanka z wesela pójdzie w ruch, czy inne rzeczy, które będą niszczyły jego życie. Gdy nie będzie odpowiedniej dozy chwalenia, dziecko będzie starało się na siłę zdobyć tą akceptację rodziców, a później się od nich odwróci i będzie szukało tego gdzie indziej. Oczywiście potrzebujemy chwalić we właściwy sposób,
bo z kolei beztroska wobec błędów dzieci sprawia, że czują się, no nie czują się bezpiecznie, gdy nie ma krawężników, więc czasami trzeba skorygować, dyscyplinować, ale ile rzeczy dziecko robi źle? 5%? 10%? A resztę robi dobrze, więc niech nasze słowa to odzwierciedlają. Niedoceniana metoda kanapki. Zacznij od dobrych rzeczy i zakończ dobrymi, a w środek włóż to, co byś chciał, by zostało udoskonalone. Ale jednocześnie potrzebujemy wskazywać, że tylko Bóg może zaspokoić tą potrzebę w sposób doskonały i możemy wskazywać na swój przykład, że my też rozgrywamy życie przed Bogiem. Więc mamy chwalić jednocześnie, uważając na ten cel, by to w końcu Bóg stał się tym, przed którym rozgrywają swoje życie. I wtedy zdarzy się coś niezwykłego. Gdy uznanie ze strony ludzi zawiedzie, nie zrobi to dla nas większej różnicy. Nie pozbawi szczęścia, satysfakcji. Będziemy niezależni od tego, bo zależni od Boga, tak? I szczęśliwi. Takiego szczęścia wam właśnie życzę.